Cześć, ja jestem Sarge i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin edycja rozszerzona. Dzisiaj, zanim udamy się na bagna, tak jak ostatnio obiecałem, to jeszcze wykonamy sobie zadania poboczne. I tutaj, korzystając z okazji, że jest teraz ósma, a więc sam ranek, to zagadam do tego tutaj cwaniaczka, który ma dla nas zadanie poboczne, z tego co mnie informowaliście. Postanowiłem, że na początek właśnie zajmę się tym zadaniem, żeby już o nim później nie zapomnieć na przyszłość, więc pogadajmy z nim. Hej, wojaku! Potrafisz robić mieczem, nie mylę się. O co chodzi? Chcę odzyskać rodzinną pamiątkę. Tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami, a teraz nie mogę się do niej dostać. I wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty, za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko, co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki. Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Dobra, i jak najbardziej oczywiście się na to godzimy. Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Potem wracam do innych zajęć. Dobra, a więc z powrotem trzeba będzie tutaj po prostu się udać znowu rano o podobnej porze. No i cóż, w takim razie dostańmy się tutaj do kanałów. Powrócimy sobie w miejsce, w którym tak naprawdę rozpoczynaliśmy sobie rozdział drugi i przy okazji zwiedzimy dotychczas nieodwiedzoną część kanałów. Tam rzeczywiście były kraty, które były zamknięte dotychczas. No i najwyraźniej to są te kraty, bo on mówił, że od razu na lewo od wejścia. Jeszcze w ogóle zerknę do tego dziennika, które to było. Znaleźne. Dostałem klucz do krypty w kanałach, muszę odnaleźć drzwi, do których pasuje. Proszę bardzo. I tak jest, tylko mamy potwierdzenie, że właśnie do tych drzwi, do tych krat pasuje właśnie ten klucz. Więc otwórzmy to. No i za chwilę zobaczymy w takim razie, co tutaj będzie na nas czekać. Oj, widzę, że jest bardzo ciemno, dlatego też użyjemy sobie eliksiru kot. Teraz się jak najbardziej przyda. No i od razu lepiej. Aha, jeszcze taka jedna informacja. Pokażę wam coś, mianowicie wymieniłem sobie ten wiedźmiński miecz stalowy na Harvala, czyli na tą broń, którą uzyskałem od tamtego posłańca na bagnach, na północnych bagnach, dlatego że napisaliście mi, że rzeczywiście ten miecz jest lepszy. Tak też mi się wydawało, tylko że po prostu sugerowałem się też tymi komentarzami, kiedy rozpoczynałem tą serię, kiedy to wiele osób mi pisało, że właściwie żaden miecz po drodze nie będzie lepszy od tego, który mam teraz. No i stąd moje zakłopotanie z tego tytułu, ale ponieważ sprawdziłem nawet to sobie sam i rzeczywiście ten Harval zadaje większe obrażenia. Dobra, idźmy tam. Tam widzę grawejry. Myślałem, że coś po tej stronie znajdę, ale jednak nie. No i okej, grawejry się chyba pokonywało stylem silnym. Więc zróbmy to. Akurat to będzie jeden, więc nie ma problemu. Tam jeszcze był kolejny. Ale póki walczymy z jednym, no to nie ma problemu. Zmienię od razu sobie na znak Ard. I zabieramy też od niego szczątki. Dobra, gdzie on jest? Gdzieś tam poszedł. Trzeba będzie dokładnie to zwiedzić, no ale oczywiście mamy mapkę, więc raczej nie powinienem się tutaj zgubić. Dobra, jest kolejny. Najpierw załatwimy ciebie, a później zajmiemy się jeszcze kolejnymi. Atakuj, atakuj. Nie wiem, czemu nie mogłem go akurat wtedy atakować. W
fajnie było go dobić w takiej pozycji. No ale cóż. No, tamten drugi zaraz przyjdzie. Już tu idzie, ale akurat za późno troszkę dla niego. O, teraz mi Wiedźmin zaatakował. Nie wiem, czemu wcześniej nie. I jeszcze raz. Proszę bardzo. Tam w ogóle na końcu ognisko jest, ale to za chwilę. Zbierzmy sobie od nich te rzeczy, no bo jakby nie patrzeć, z Graveirami walczymy rzadko. Oho, mamy skrzynię. Czyżby to była ta skrzynia? Oreny, srebrny sygnet. Oreny, sygnet rodowy. Tak jest, a więc to jest to, czego szukaliśmy. No i srebrny pierścień. Dobra. Czyli trzeba będzie wrócić później do tego cwaniaczka, no i spotkamy go znowu rano, czyli będę musiał się po prostu przespać. Teoretycznie tutaj mógłbym użyć tego ogniska, ale chyba nie będę teraz tego robić. Ewentualnie jak będę wracać, to mogę skorzystać, żeby od razu po prostu to zadanie już wykonać. Myślę, że to będzie dobry plan. A tymczasem chcę jeszcze sobie dokładnie zwiedzić to miejsce. No bo jakby nie patrzeć, to jeszcze nie wszystko, co tutaj pewnie mogę znaleźć. Więc warto to będzie sprawdzić. W ogóle zauważam, że kiedy używam znaku Art, to automatycznie jakoś się ekran przyciemnia, tak jakby przez chwilę przestał działać ten Elixir Kod. To taka ciekawostka bardziej. Dobra, idźmy więc tędy. Zobaczę jeszcze na mapkę. Tak jest, tutaj jest jakaś sala. Oho, mamy Igula. No to chodź tutaj. Oj, Gul to już widzę, że bardzo szybko jest pokonywany przeze mnie na tym etapie rozgrywki. Zabieramy od niego. No i co? Widzę, że poza tymi szytnaćcami nic tutaj raczej nie znajdę chyba. Nie wydaje mi się. Jeszcze ktoś mnie atakuje? Tak jest, kolejny Gul. Zaraz sobie go zaatakujemy. O, już nie mogę zabierać, bo oczywiście mi się tryb walki włączył. No to chodź tutaj w takim razie. Wow, dwóch jest. Gdzie on ucieka? Dobra, załatwiony. Jeszcze drugi. I będzie po krzyku. Będziemy mogli ruszyć jeszcze kolejnym korytarzem. Jeszcze jeden mi został właśnie do sprawdzenia. Więc za chwilę sobie zobaczymy. Wow, kolejny przyszedł. One się tutaj odradzają nagle. O, bardzo ładnie. Nowy poziom, więc to będzie dodatkowa zachęta do tego, żeby skorzystać z ogniska. Jak najbardziej tak zrobimy. Po prostu chciałbym już jak najszybciej sobie to zadanie zaliczyć, więc nie ma sensu tutaj jakoś się z tym zwlekać. A już nawet jeszcze bardziej zachęcające jest to, że to ognisko już się pali, więc nie będę musiał nawet użyć... Kurczę, krzesiwa. O, chciałem powiedzieć krzemienia, ale przecież to jest krzesiwo. Nie będę musiał użyć krzesiwa, żeby tutaj zapalić to ognisko. No oczywiście krzesiwa mam na tyle dużo, że nawet i tak bym tego nie żałował. Ale tak czy siak jeszcze lepsza informacja jest taka właśnie, że nie będę musiał tego używać. Dobra, gdzie teraz? Tutaj bym się wracał, więc... Aha, bo tutaj jest przejście zablokowane. Dobra... A, bo tam było przejście jeszcze w prawo. Za chwilę to sprawdzimy. Czyli tutaj, jak rozumiem. Dokładnie tak. Chociaż tutaj widzę, że też chyba będzie jakieś zablokowane przejście. A, nie do końca. Tutaj mogę przejść. I to właściwie wszystko. Znowu szytnaćce. I chyba nic poza tym. Tutaj już nic nie znajdę. Jeszcze raz zerknę na mapkę, żeby się upewnić. No ale widzę, że tutaj wszystko już zbadane. Teoretycznie jeszcze tutaj jest jakieś przejście. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem jakoś tam się nie mogę dostać z innej strony krypty. Może nie tyle krypty, co tych kanałów. Ale w każdym razie tutaj najpierw się prześpię. Mniej więcej do 6:30, tylko że będę miał problem, żeby zobaczyć, która to godzina. Jak będę tutaj wybierał, ile mam się przespać, no ale mam nadzieję, że dobrze to wyliczę. Najpierw sobie na wszelki wypadek zapisuję. Dobra. No i tak, mamy aktualnie 9:30. No i przede wszystkim jeszcze te talenty trzeba rozdysponować. Okej, jakiś srebrny może tutaj? Chyba w ten pancerz zainwestuję, bo to chciałem w następnej kolejności. Dobra, zróbmy więc to. Pancerz plus 5.
No i oprócz tego jeszcze 3 brązowe talenty. Tradycyjnie w któryś styl po prostu. Tylko nie wiem, czy ten srebrny, czy stalowy. Obrażenia. Tylko wtedy, gdy przeciwnik jest pod wpływem podpalenia. Ja to raczej średnio przydatne, bo aż tak często znaku Igni nie używam. Tylko wtedy, gdy przeciwnik jest oślepiony. Też raczej nie za bardzo. Tutaj widzę, że wszystko. Czyli w takim razie styl stalowy trzeba sobie ulepszyć. No na przykład to. Dodatkowa szansa na krwawienie. Czyli tu już będzie wszystko. I jeszcze mamy jeden talent ewentualnie. Tylko wtedy, gdy przeciwnik ma poniżej 25% żywotności. Może stąd. Precyzyjne trafienie. O właśnie. Plus 10%. No i to będzie na tyle. I teraz tak. Pomedytujemy nawet nie do świtu. Tylko troszkę wcześniej. 19 godzin. Myślę, że wystarczy. Dobra, mam nadzieję, że będzie ok. Za chwilę też to zobaczymy. I się jednym słowem przekonamy. Wow! Wow! Ożeż kurde! Patrzcie na to! Iruj się tu nagle pojawiło. Jeszcze w dodatku przestał mi działać eliksir kot. I się tak teraz zastanawiam. A dobra, nie będę go żałował. Napiję się. I za chwilę chyba jednak mimo wszystko zawalczę, mimo że jest ich tutaj rzeczywiście sporo. Ale myślę, że sobie tak czy siak poradzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję. W ogóle widzę, że tamci jednak zrezygnowali chyba. Dobra, jeszcze ghoul przybył. Nie wiem, coś styl grupowy nie działa. O, teraz już jest lepiej. Nie widzę nawet Wiedźmina w tym momencie. Dobra, jeszcze tego załatwić. O, to już jest jeden. Dobra, w takim razie styl silny. I już będzie bez problemu. Chociaż nie ma co ukrywać, troszkę jednak energii mi odebrali. Jakby nie patrzeć. Dobra, tam mamy jeszcze ghoula, ale już sobie z nim damy spokój. Zabieramy od nich wszystko. A, jeszcze od tego nie wziąłem. Dobra. I tędy spokojnie sobie wrócimy już do wyjścia. Tutaj jeszcze jednego Graveira mamy. No dobra, zawalczymy, czemu by nie. No, w sumie jak tak dalej pójdzie, to może nawet w tym odcinku jeszcze nie udamy się na bagna, bo jeszcze jedno zadanie poboczne przynajmniej chcę tutaj zrobić. Które też mam do wykonania, które jest zlecane przez taką bardzo poboczną osobę. Taką trochę przypadkową. Tak samo zresztą jak to było w przypadku tego cwaniaczka. O kurczę, godzina piąta, będę musiał troszkę odczekać. Troszkę przesadziłem i trochę za krótko się tutaj przespałem. A skoro będę musiał poczekać, to w takim razie zrobię cięcie, żeby tutaj was nie zanudzać. W międzyczasie może powalczę sobie troszkę tutaj z utopcami. Okej, witam was z powrotem. Tak sobie tutaj walczyłem i dość nieoczekiwanie znalazłem jeszcze część kanałów, której nie zwiedziłem do tej pory. Tutaj jest jakieś miejsce przeładunku, za chwilę to sprawdzę. Tylko jeszcze pokonam sobie tego ghoula. Ciekawa sprawa. Tak mi się wydawało, że mogłem tutaj coś jeszcze ewentualnie ominąć, bo kiedy byłem tutaj za pierwszym razem, to aż tak dokładnie tego wszystkiego nie eksplorowałem. I proszę bardzo, rzeczywiście tutaj jest jeszcze parę przejść. Może coś ciekawego znajdziemy, kto wie. Warto takie rzeczy sprawdzić. Jeszcze załatwimy tego ghoula. Okej. Idźmy od razu może dalej, już nie będę zbierał z niego jakichś rzeczy. Tutaj właśnie widzę, że jeszcze jedna krata. Oprócz tego jest też miejsce mocy. Tutaj jakieś ciało, ale nic z tym nie zrobię. Ognisko. No i krata. I mamy tu jakieś wyjście, chociaż wątpię, że będę mógł wyjść. Tak jest, niestety zamknięte. Dobra, czyli najwyraźniej jednak nic tutaj nie zrobię. Miejsce przeładunku. Wydawało mi się, że ewentualnie coś tutaj znajdę ciekawego. No ale jakoś nie za bardzo. Jest teoretycznie to miejsce mocy oczywiście. Możemy co najwyżej skorzystać sobie, żeby zwiększyć natężenie znaków. Okej. Natężenie znaku zwiększone o 100%. I bardzo dobrze. No i cóż, akurat teraz minie troszkę czasu. Będzie 6:30, a zdaje się, że od 6:30 pojawia się tamten cwaniaczek. Więc będzie można już sprawę załatwić ostatecznie. Tu jeszcze jakieś ciało rycerza, proszę bardzo. Klucz. Zardzewiały klucz z podobizną wiodłowego pająka.
List do rycerza Erika. No proszę. Za chwilę to przeczytamy. Zobaczmy, cóż to takiego. Eriku, z torturowanych bluźnierców udało się wydobyć tylko ogólne informacje. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców lwiogłowego pająka znajduje się w jednym z lochów w kanałach. Niestety nie udało się nam ustalić dokładnej lokalizacji. Jeden z kultystów miał przy sobie klucz, który dołączam do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którymi znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanałów i spróbuj zlokalizować wspomnianych loch. Niech wieczny ogień oświetla ci drogę w ciemnościach. No i proszę, dostaliśmy więc klucz do któregoś przejścia w tych kanałach, więc ja to na pewno sprawdzę, ale dopiero jak pogadam z tym cwaniaczkiem, dlatego że nie chcę ryzykować, że zajmie mi to jeszcze więcej czasu i w końcu doszłoby do tego, że ostatecznie bym sobie nie pogadał z tym cwaniaczkiem i bym nie zaliczył tego zadania. No ale w takim razie jeszcze tutaj wrócimy. No bo kto wie, może jeszcze coś tu ciekawego znajdziemy. No a wiecie doskonale, że ja tutaj lubię jednak wszystko dokładnie eksplorować i chciałbym po prostu mieć pewność, że na pewno wszystko znalazłem. Kurde, tak czekam, aż będzie 6:30, ale się doczekać nie mogę. Powinno to nastąpić dosłownie za chwilę. Teoretycznie mógłbym teraz też zrobić cięcie, ale już kurczę, szkoda mi, szczerze mówiąc, to robić, no bo jakby nie patrzeć, to dosłownie moment. No i dobra, mamy 6:30, więc wychodzimy do wyzimy klasztornej, no i powinniśmy w ten sposób wykonać sobie już to zadanie ostatecznie. Mam nadzieję, że on tu faktycznie będzie już o tej porze. Tak czy nie? Dobra, mamy go tutaj faktycznie, więc pogadajmy. Wiedźminie? Mam twój sygnet. Resztę rzeczy zatrzymuję. W porządku. Taka była w końcu umowa. Moi głupi kamraci poszli na śmierć, a mnie się udało. O czym mówisz? Nie twój interes, ale bardzo mi pomogłeś. Bywaj. I jaja mnie swędzą. Dobra, zostałem oszukany. To wcale nie były rodowe pamiątki, tylko łupy z kradzieży. Trudno. Jak to się mówi, Wiedźmin czasem musi zostać oszukany. Najważniejsze dla mnie jest to, że wykonaliśmy sobie zadanie, że udało się zdobyć punkty doświadczenia. Nie bez powodu koleś nazywa się, został tutaj nazwany w grze cwaniaczkiem. Teraz już wiemy dlaczego, jednym słowem. Ale okej, załatwmy. Kurde, nie chce mi się z nimi walczyć, szkoda na to czasu, szczerze mówiąc. Warto by było sprawdzić, gdzie jest to wyjście. Tutaj było chyba jakieś po drugiej stronie, czy mi się wydaje? Czy też kurczę, że teraz się nie pogubił? Albo bym sprawdził właśnie tam na końcu, gdzie sobie to przejście odblokowałem. No bo jakby nie patrzeć, tam były te kraty. Być może nie bez powodu jest faktycznie tam takie miejsce, w którym można by było coś znaleźć. Otwieramy te kraty tutaj. One już były otwarte. Ach, tylko że najpierw muszę jednak rozprawić się tutaj z nimi. Weźmy sobie styl grupowy, proszę bardzo. Jeszcze jeden, no to chodź tu. Już nawet nie będę tracił czasu, żeby ich przeszukiwać. A, czekajcie, a nie, myślałem, że krata gdzieś dalej jest, to tutaj było pokazane. Dobra, w każdym razie, ja chciałem sprawdzić z tej strony właśnie tą kratę, która się znajduje tu i której nie mogłem do tej pory otworzyć. Zobaczymy. No niestety, zamknięte, kurczę, szkoda. No, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze była przynajmniej jedna krata. I mam nadzieję, że teraz uda mi się ją zlokalizować, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam, gdzie ona była dokładnie. Ale liczę na to, że faktycznie ją szybko tutaj za chwilę znajdę. Zobaczę sobie przede wszystkim też na mapkę, żeby sobie przypomnieć. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie było, czekajcie. Skręcę tędy. I tutaj nie wiem, czy nie było jakoś po lewej stronie ewentualnie. Zaraz zobaczymy. Nie, tu nic nie było, kurczę. Ale tam może po drugiej stronie. Tam chyba była jeszcze jedna krata. Tak jest. No i liczę na to, że tam faktycznie będę mógł się dalej przedostać. Zobaczmy. Otworzy się? Tak jest. No i bardzo dobrze. Jestem pewien, że to było zamknięte do tej pory. Bo nawet sprawdzałem to wtedy, kiedy robiłem cięcie.
Tak więc zobaczymy sobie nowy kawałek mapki. I kto wie, może coś tu ciekawego znajdziemy, może nawet będzie jakiś questik. A jeśli nie, to przynajmniej liczę na jakieś ciekawe fanty, które sobie tutaj zdobędziemy. Nigdy nic nie wiadomo. Jeszcze raz zerknę z tej strony. Widzę, że te korytarze są bardzo podobnie tutaj rozrysowane. Tam widziałem coś, kurczę. Pojawił się jakiś napis. Coś mi się wydaje, że czeka mnie tu jakaś walka. Lada chwila. Znowu coś tam było. Czekajcie, zerknę jeszcze tutaj, ale tu nic nie ma. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Najpierw zerknę z tej strony może, co? Całkiem spore labirynty, trzeba przyznać. Krąg wewnętrznego ognia. Proszę bardzo. Cóż to takiego? Natężenie znaku Igni zwiększono o 50%. Coś mi się wydaje, że gdybym nie miał znaku Igni, to wtedy w tym miejscu bym się tego znaku nauczył. No bo domyślam się, że twórcy właśnie porozstawiali kilka takich kręgów z jednym znakiem, żeby po prostu gracz miał więcej szans na znalezienie znaku. Żeby nie było sytuacji, że jak ominie jakiś krąg, to że automatycznie pozbawia się możliwości nauczenia jakiegoś znaku. A ponieważ ja już mam ten znak, no to zwiększyło mi się jego natężenie po prostu. A pamiętajmy, że wcześniej już miałem rytuał magii odprawiony, więc jeszcze dodatkowo to natężenie się zwiększyło. Bardzo fajnie. Kurczę, całkiem spore labirynty tutaj widzę. Problem tylko w tym, że są one puste, nikogo tutaj nie ma, żadnego przeciwnika, żadnych przedmiotów do zdobycia. Nic ciekawego, tutaj się chyba wróciłem nawet, dokładnie. Dobra, w takim razie jeszcze bym zerknął z tej strony, bo wydaje mi się, że tam na końcu będzie coś ciekawszego, no bo już mi się te napisy pojawiały, które oznaczały jakiegoś przeciwnika. Więc wydaje mi się, że tam może być coś ciekawego faktycznie. Tutaj jest jakieś ciało. Szczerze mówiąc, nic ciekawego. Mało jakichś kosztowności. Szukamy w takim razie dalej, licząc... O kurde, kultyści. Są tutaj kultyści, więc trzeba będzie na pewno z nimi zawalczyć. Tyle tylko, że jeszcze nie doszedłem do tej akurat krypty, do tej sali, gdzie oni właśnie się znajdują. Ale to będzie chyba już tutaj. Czekajcie, jeszcze sobie zapiszę w takim razie. No i ruszajmy. To trzeba będzie zniszczyć na pewno. I proszę bardzo, krąg martwego powietrza. I tam już są kultyści. Już nie wiem, czy ja zapisałem? Chyba tak. Dobra, bierzemy w takim razie miecz stalowy i zaatakujemy stylem grupowym, co? Chodźcie tutaj. Raczej wątpię, żeby były jakieś szczególne z nimi problemy. Tym bardziej, że nawet nie zdążą mnie zaatakować chyba. Ajajaj, akurat kurde coś się dzieje, coś się doczytuje mi tutaj. Ale dobra, załatwiłem wszystkich naraz. No i okej, pozabieramy sobie od nich wszystko, co się tylko da. A nie ma tego za wiele, z tego co widzę. Dobra. Tutaj właśnie kolejny krąg. Pewnie natężenie innego znaku mi się zwiększy. Tak jest, tym razem chodzi o znak Ard. Więc tutaj sporo tych kręgów. Wow, patrzcie, tutaj sporo rzeczy. Nie wszystko pewnie mogę zdobyć. Szkoda, naprawdę szkoda. Cóż to takiego? Składniki alchemiczne. O, kurde, torba na składniki mam. Mam teraz nawet tutaj pełną już torbę. Nie sądziłem, że do tego dojdzie. A tutaj faktycznie widzę, że są składniki alchemiczne. Ciekaw jestem, które są takie bardziej... jakieś, nie wiem, rzadkie. No cóż, na razie muszę to zostawić, nie mam wyboru. Idźmy jeszcze w tę stronę. Kurczę, naprawdę spora mapka, trzeba przyznać. Tu już kolejni kultyści, chodźcie tutaj w takim razie. Też oczywiście użyjemy stylu grupowego, żeby rozprawić się ze wszystkimi naraz. Jeszcze jeden został. Dobra. Ale nie sądziłem, że tam tyle tego znajdziemy, kurczę. Problem w tym największy, że mam teraz właśnie pełny ekwipunek i już za bardzo nic nie zdobędę, jeśli nawet coś tutaj znajdę. Atakuj, atakuj.
Czy tam jest jakieś wyjście? Chyba nie. Tu jest zawalone przejście. Dokładnie. Tędy nie przejdziemy. No ale dobra, dzięki temu przynajmniej wiem, że mogę spokojnie sobie ruszać tędy. No i zobaczymy, jeszcze kogoś tutaj ewentualnie znajdziemy, czy też nie. Na razie nikogo nie widać. Tam już są następni. Z tej strony chyba się wrócę. Albo po prostu będzie jakiś ślepy... Ożeż, kurde! Ilu ich tu jest? Czekajcie. Weźmy sobie znak Ard. Kurde, średnio to zadziałało, co? Ale dobra, powinniśmy dać radę. Pięknie, kurczę. Jednak nie ma to jak styl grupowy, kiedy właśnie jest więcej przeciwników. To się naprawdę wtedy świetnie spisuje. Zobaczmy, co wy tu macie. Chociaż nie liczę na nic szczególnego, szczerze mówiąc. Sami widzicie, że oni tutaj raczej zbyt wielu rzeczy to nie mają. Dobra, tutaj też nie zabiorę tego. Jakiś cukierek, to akurat mnie nie interesuje. Też jedzenie. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Bo tutaj już ślepy zaułek, więc dalej nie przejdę. Zanim pójdę do tamtych, to jeszcze przejdę z tej strony. Też warto zapisać je znowu. No i właśnie jak tak patrzę, ile już czasu tutaj mi zajmuje, no to coś mi się wydaje, że rzeczywiście... Ożeż, kurde, ilu tu jest. Że rzeczywiście nie zdążę tutaj załatwić tego, co chciałem, czyli udać się... do na bagna. Ale to nic, no bo tak czy siak miałem wykonać jeszcze te wszystkie zadania, więc czy to zrobię w tym odcinku, czy w kolejnym, to już nie ma też jakiejś wielkiej różnicy. Dobra, jeszcze tam byli jacyś. Jakoś się specjalnie na mnie nie rzucili, co? Atakujemy w takim razie stylem grupowym. Aj, coś średnio to działa. Czekajcie, weźmy jednak styl szybki. I teraz silny. No i kurczę, kolejny kufer. I znowu się obawiam, że po raz kolejny nie będę mógł zabrać tutaj tych rzeczy. Tutaj też mogę od nich pozabierać jakieś elementy, ale w sumie chyba nawet się nie opłaca ich przeszukiwać. No naprawdę mają mało jakichś ciekawych przedmiotów. Dobra, zobaczmy ten kufer. Rzeczywiście jest trochę rzeczy. Kurde, naszyjniki nawet. Aj, sporo pieniędzy. Dobra, coś trzeba w takim razie wyrzucić. Nie potrzebuję jedzenia, to na pewno. Wyrzucamy stąd jedzenie. A zamiast tego właśnie zabiorę sobie te kosztowności. Proszę bardzo, od razu lepiej. No i stąd wychodzimy. Tutaj już będzie wszystko. Dobra, i teraz już właściwie tylko ta strona mi została. Więc to już będzie powoli koniec, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze raz zapiszę. No i chodźcie tutaj, panowie. Spać mi się chce. Pójdziesz do piachu. Znowu w takim razie styl grupowy. Jeszcze sobie znak Ard użyłem. I wykończenie. Pięknie. Okej. Teraz wykończmy pozostałych. Ty suki syn. Wszyscy dookoła? A, jeszcze ten z tyłu, dobra. Okej, okay, jeszcze jeden został. I tu już chyba nawet przejścia dalej nie ma. Tak mi się... A nie, jednak jest, dobra. No i w miarę możliwości, kogo tam mogę, to przeszukam. Przynajmniej z Orenów ich oskubać. Dobra i to. Tutaj też. Okej, okay, coś tam zabieramy. Oczywiście tych sztyletów już nie weźmiemy. No i to będzie raczej wszystko. No i z tej strony jest jeszcze przejście. Aha, bo tutaj było zablokowane. Tutaj się wracamy już tam, gdzie byliśmy wcześniej. Jeszcze ewentualnie mogę sobie zerknąć tutaj w tę odnogę. Okej, tutaj raczej nic specjalnego. Skoro to splądrowaliśmy, no to jeszcze udać się w tę stronę i to już będzie naprawdę, myślę, koniec. Nie sądziłem, naprawdę nie sądziłem, że tutaj spotkam jeszcze takie rozległe tereny. No, tylko że ta sala mi wygląda podejrzanie. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaatakuje, chociaż w sumie więcej walki się przyda. Czemu by nie? Nie, ale widzę, że jest bardzo spokojnie. Nikt tutaj nie zamierza mnie wcale atakować. I też jednocześnie chyba nic tutaj ciekawego nie znajdę. Dobra, czyli w takim razie trzeba się wrócić.
krąg żywiołów. Nie pozostaje mi nic innego, tylko się wrócić. Dlatego powiem tak, tutaj jest kawałek, żeby się przejść, więc zrobię teraz cięcie i spotkamy się już przy kolejnym zadaniu pobocznym. W międzyczasie byłem jeszcze w karczmie Miś Kudłacz i tam odłożyłem do składu parę niepotrzebnych rzeczy. Zostawiłem sobie tylko takie elementy, które mi są potrzebne i które posprzedaję. Mianowicie tutaj mam sporo kosztowności, które sprzedam Loivardenowi. Poza tym zostawiłem sobie też wilcze skóry, żeby oddać to w zadaniu. A oprócz tego jeszcze tutaj listy do rycerza. W sumie to powinienem jeszcze odłożyć albo ewentualnie sprzedać. Aczkolwiek nie, nie mogłem tego sprzedać u antykwariusza, bo u antykwariusza też już sprzedałem książki, a także m.in. tą notatkę od Kalksteina, w której mieliśmy przepis na eliksir, jak on się nazywał? Eliksir serca golema. Tam była taka recepta, którą otrzymaliśmy od Kalksteina i ta recepta nam się przyda później. Spać mi się chce. W każdym razie, ja tutaj się z wami spotkałem, bo pogadam teraz z ogrodnikiem, żeby mu oddać to zadanie, a raczej poinformować go o wykonaniu zadania właśnie, które on zlecił. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Ciekaw jestem, ile dostałem. 100 renów, a więc naprawdę nie za wiele. No i cóż, teraz w takim razie udamy się właśnie do tego zadania pobocznego, o którym wam mówiłem, który też jest takim zadaniem od osoby, która właściwie nie ma imienia. No, nie mogę teraz przejść obok tego psa, kurde. Okej, udało się. Musimy udać się do domu naprzeciwko magazynu. Magazyn był tutaj, więc dom powinien być w tym miejscu, dokładnie. Tutaj jest magazyn, a tutaj ten właśnie dom. I tutaj spotkamy jakiegoś oprycha, który ma dla nas też zadanie. Tak mi przynajmniej pisaliście. Rzeczywiście koleś tutaj się znajduje, więc też z nim pogadajmy. Ktoś ty? Czego chcesz? Przyznam, że wszedłem kierowany zdrożną ciekawością. Ciekawość to źródło kłopotów. Jak mawiała moja matula, niech jej ziemia lekką będzie. A mnie ciekawi, dlaczego nosisz dwa miecze na plecach? Szukam roboty. Miecze to moje narzędzia pracy. Jesteś najemnikiem? Pewnie nieźle wam płacą. Zaiste ciekawe. Miałbym dla ciebie propozycję. Mów, o co chodzi. Wiem, gdzie znajduje się nawiedzony dom. Powiadają, że ukryto tam skarb. Zgarnąłbym wszystko dla siebie, ale wolę nie zadzierać z duchami. Wskażę ci to miejsce, pozbędziesz się duchów, a skarbem podzielimy się pół na pół. Zgoda. Doskonale. Będę tu czekał na wiadomość. Zaznaczę ten dom na twojej mapie. Bywaj. Muszę sprawdzić, co się dzieje w nawiedzanym domu w dzielnicy Biedoty. A więc to tutaj. Okej, nie będę musiał zbyt daleko ruszać. Wskaż zadanie. Aha, dobra, to już wiem w takim razie, gdzie się udać. No i zobaczymy, czy tam faktycznie w tym domu straszy. A jeśli nie, to co tam się właściwie dzieje? Sądząc po mapce, to będzie ten dom. Tu jest wejście? Jak najbardziej. Na wszelki wypadek zapiszę oczywiście, bo nigdy nic nie wiadomo, nie wiadomo, co tutaj znajdziemy, albo kogo. Nie wierzę własnym oczom. Kolejny naiwniak szuka skarbu. Pułapka. Mogłem się tego spodziewać. Ej, kamraci! Następny ptaszek do oskubania! Wygląda na bardziej majętnego! Żywo, do mnie! Elfią panną zajmiemy się później! Ciekawi mnie jedna rzecz. Co? Jak można być tak głupim i wynająć przeciw sobie Wiedźmina? Dokładnie. Dobrze powiedziane, Geralt. Od razu w takim razie się z nimi rozprawimy, bez większych problemów, myślę. Styl grupowy się bardzo ładnie przydał, proszę bardzo. No i mamy tutaj rzeczywiście półelfkę, która była najwyraźniej więziona przez tych zbirów. Za chwilę z nią pogadamy jeszcze. Tylko ich tu jeszcze przeszukam. Klucz, no proszę. Ciekaw jestem, do czego mi się przyda. No ale pogadajmy z nią. Dziękuję za ratunek, Vatgarn. Nic ci nie jest? Nie chcę o tym mówić. Ważne, że już ich nie ma.
Nte dike enterde. Słabo mówię w waszym języku. Proszę, odwiedź mnie w domu. Do zobaczenia. Wafail. W domu nie ludzi. Dobra, mam nadzieję tylko, że jest to zaznaczone, gdzie ja muszę się udać do tego domu. No bo zadanie jest zakończone. Dobra, czekajcie, najpierw wejdźmy jeszcze tutaj na górę. Być może coś ciekawego ewentualnie znajdziemy. Aczkolwiek widzę, że chyba nie za specjalnie. Nawet tych szaf nie mogę otwierać. No to szkoda. Dobra. Zobaczmy w takim razie do dziennika. Gdzie jest ten dom? Chociaż kurde, to zadanie chyba już jest zaliczone. No właśnie, nie widzę tutaj tego. Dlatego teraz szczerze mówiąc mam problem, bo nie jestem pewien, gdzie jest akurat do mnie ludzi. Niech no ja się zastanowię. Serio, teraz kurczę nie pamiętam kompletnie. Kompletnie nie kojarzę, gdzie taki dom może się znajdować. Czekajcie, może jeszcze na mapce jakoś się znajdę. Tutaj może powinno być coś opisane faktycznie w ten sposób, że jest to do mnie ludzi, a jeśli nie, to będę miał problem, będę musiał poszukać jakoś na własną rękę jeszcze. Kurczę, nie widzę nigdzie. Dobra, to w takim razie widzimy się po cięciu. Dobra, nie wiem czemu, ale w trakcie, kiedy patrzyłem na mapkę, to nie zwróciłem uwagi na to. Tutaj jest faktycznie ten dom półelfki, więc nie musiałem się na szczęście zbyt dużo naszukać. I spróbujmy się tutaj faktycznie do niej dostać. Tak na dobrą sprawę, to ja jeszcze w tym domu tutaj nie byłem. Jak dotąd jakimś cudem zdarzyło mi się to pominąć. Przynajmniej nie kojarzę, żebym akurat w tym domu kiedykolwiek był. Rzeczywiście jest półelfka, są krasnoludy. Zanim pogadamy, to jeszcze przeszukajmy tutaj wszystko. Mam księgę, którą już przeczytałem wprawdzie, ale będzie można ją przecież sprzedać, więc warto sobie sprawdzić. Zaraza. Dobra, co my tu jeszcze oprócz tego mamy? Jest beczka, dwa oreny w środku, nie za wiele to. Tutaj też coś. Dobra. Drzwi, nie będziemy przechodzić. Jeszcze w takim razie dostanę się najpierw na górę, co? Zobaczymy, czy tam coś się ciekawego znajduje. No i sprawdzę też może, czy oni ze mną pogadają. Gdybym był na miejscu Vivaldiego, zrobiłbym Czego tu szukasz, człowieku? Poznaję okolice. Z kim warto tu porozmawiać? Najbardziej szanuję Vivaldiego, ale nie sądzę, żeby chciał z tobą gadać. Dlaczego? Vivaldi nie cierpi ludzi i tego miasta. I uwierz, ma swoje powody. Myślałem, żeby wywiąże się jakaś dłuższa rozmowa, ale nie za bardzo. Mój naród umiera, a ja nie mogę nic zrobić. Niech no ja dorwę tych skurwysynów, co na zami naszych napadają. Nogi im z życi powyrywa. Dobra, więc to by było na tyle. Wychodzimy w takim razie. I pogadajmy w końcu z tą półelfką. Kedmil Vatgarn. Witaj. Niestety niezbyt dobrze władam starszą mową. Wiele tracisz, biały wilku. Wasz język w porównaniu do starszej mowy jest niczym kamienny toporek przy pięknej wiroledance. Nie złożysz nim palestry ani parady księżycowej. Mogłabyś mnie uczyć? Na naukę potrzeba czasu. Młody umysł może opanować nasz język w kilka lat. Jednakże, aby składać palestry... Jakiś czas temu straciłem pamięć. Być może kiedyś znałem wasz język. Jeśli tak, istnieje duża szansa, że nie będziesz się musiał uczyć od nowa. Przemówię do ciebie w języku elfów. Wierzę, że zrozumiesz. Spróbujmy. Esea Fenewet. No kurczę, naprawdę? No szczerze mówiąc nie mam pojęcia, no ale zaryzykujmy. Jesteś Fenewet. Dziecko słońca. Fene znaczy słońce. Wet to dziecko. Me keme evonport an gwenelen. Ja cię kręcę, dobra. Co my tu mamy za możliwości? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Może nie wiem, co powiedziałeś, ale wiem, co powiesz teraz. Kwe. Elaine. To znaczy piękny. Abeth. To znaczy... Jak to powiedzieć w waszej mowie? To znaczy pocałunek. Jesteś bardzo zdolnym uczniem. Ale i biegłym nauczycielem. Pozwól mi się zrewanżować.
O. Kurde, no tego się nie spodziewałem, że tutaj Wiedźmin znowu zaciągnie kolejną damę do łóżka i proszę bardzo. Nie chcę tu być. Widzę, że nic poza tym chyba nie pogadamy już, co? Obyśmy się spotkali w lepszych czasach. Wafail Gwymble. Dobra. Wiedźmin absolutnie nikomu nie przepuści, już chyba powoli będzie zaliczał każdą rasę. No ale okej, skoro tutaj mamy wykonane to zadanie poboczne, które chciałem wykonać, to teraz myślę, że już trzeba się udać powoli na bagna. Wprawdzie ja jednak w tym odcinku już nie wykonam tego zadania z tym golemem, ale przynajmniej udajmy się tam w tym kierunku, żeby po pierwsze sprzedać różne kosztowności Leuwardenowi, a po drugie, żeby jeszcze zaliczyć zadanie z wilkami. Oprócz tego jeszcze zostało mi zadanie z algulami dla Kalksteina. Jednak ja zauważyłem, że mam tylko jeden szpik tych alguli. Trochę to mnie, szczerze mówiąc, zasmuciło, bo myślałem, że mam tego więcej, ale jednak chyba nie. Dobra, i gdzie jest ten Leuwarden? Czy ja go przypadkiem nie ominąłem wcześniej? Ojejku, teraz się nie przedostanę tutaj. Leuwarden jest nie tam, więc najpierw z nim pogadam. Ani na Redańczyka. Kurde. Się nie, na żarty. Nie mogę się ruszyć, no. Panowie, ruszcie się trochę. Okej. Się zebrało ich tam tylu w jednym miejscu, że szok. Tak? Dobra. Sprzedajmy mu w takim razie wszystko. Zobaczmy, 1464 i zobaczymy, ile będziemy mieli po sprzedaniu wszystkiego. Tutaj nic z tych wartościowych rzeczy nie chcę raczej. Po prostu wszystko posprzedaję. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No ale też jednocześnie widzę, że całkiem sporo zarobimy sobie na tym. Bardzo dobrze. Okej, okay, ewentualnie jeszcze krzesiwo, ale tego nie będę sprzedawał. Zostaniemy sobie przy tym. Prawie tysiaczka zarobiliśmy, więc jak najbardziej było warto. No i skorzystajmy teraz znowu z usług przewoźnika. Przewieź mnie. Czas to... Zdecydowałem się. Jesteś gotowy? Tak, płyńmy na bagna. No i cóż, w takim razie właśnie jeszcze pogadam tam z Jean-Pierre'em, który zlecił nam zabicie kilku wilków, bodajże 10 chyba. Ja mam teraz przy sobie skóry wilka, więc będę mógł te skóry podarować właśnie Jean-Pierre'owi. A jeśli chodzi o kwestię tego golema, o to zadanie z tym golemem, no to już tym zajmiemy się jednak dopiero w kolejnym odcinku. Na początku tego materiału wydawało mi się, że uda nam się to zrobić jeszcze dzisiaj, no ale te zadania przedłużyły się na tyle mocno, szczególnie ta wizyta w kanałach, że ostatecznie jednak musimy to odłożyć sobie na później. Dobra, jesteśmy na miejscu i tu jest Jean-Pierre. O co chodzi? Kim był ten boss? Nie, nie, ale ta. Pomyliło mi się kwestie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. No i dobrze, dzięki temu zadanie zakończyliśmy. Dostaliśmy nagrodę 150 orenów i na tym w takim razie zakończymy sobie odcinek. Ja teraz muszę się udać do druidów, żeby tam pogadać, więc już tam w gaju druidów spotkamy się prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Cześć!